Proszę bardzo, kochani, tutaj oglądany jest poker w telewizji. A my, wybieramy się zaraz do Bratysławy. Panowie, zapraszam. Jedziemy do kasyna. No i kurwa, chłopie, to jest vibe naszego obozu. Tutaj jest takie, żebym stał i zapierdolił głową. Żebyś zabił. Ale jest klimat, stary. Idziemy cię sprawdzić kasyno. Zobaczyć kasyno. Bez kamery pójdziemy, żeby nie robić szumu. Zobaczymy, jak jest, a jutro po prostu kamerę wrócę do plecaka. Jeszcze nie wiem w ogóle, jak tutaj jest z nagrywaniem, ale wziąłem też GoPro, żeby nagrywać karty. Więc jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to wszystko pójdzie zgodnie z planem. Widok jest okien, ciepło bardzo dzisiaj. Panowie już gotowi na pokerowy turniej? Idziemy pokerowy turniej, kurwa, wygrywać grube miliony euro! No może tysiące bardziej niż miliony. O, śniadanko angielskie z dodatkowym jajkiem, kiełbaską i bekonem. Kolega to samo. Gotowi. Ładujemy bateryjki po prostu, tak? Banco Casino. Mental gotowy. Zobaczymy, jak to będzie. Jak się okaże, że jest w ogóle totalny luz, no to jutro tu przyjdzie z kamerą sobie, ale na razie ten pierwszy dzień nie chce. Fajnie byłoby dla was dać zajebistą jakość, więc no mam nadzieję, że z GoPro będzie ok. Kochani, już zaraz widzimy się w kasynie na pierwszym moim w życiu turnieju na żywo. Zobaczymy, jak mi pójdzie. A teraz czas na partnera dzisiejszego odcinka. Jeśli jeszcze nie słyszeliście o tym, co to jest, to już szybko śpieszę z wyjaśnieniami. Wyobraźcie sobie, że możecie korzystać z treści Netflixa przeznaczonych dla osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy w innym kraju. Koniec z kombinowaniem, gdzie można obejrzeć je w niskiej jakości. Zmieniacie swoje położenie, a seriale czy filmy niedostępne w Polsce stoją przed wami otworem. Osoby lubiące podróżować również będą zadowolone, ponieważ Surfshark możecie też wyszukiwać loty bez obawy, że wyświetlone wam będą wygórowane ceny przez wasze aktualne położenie. Wystarczy zainstalować Surfshark i przeglądanie lotów stanie się zdecydowanie bardziej przyjemne. Ale to nie wszystkie zalety Surfshark. Przede wszystkim jego głównym atutem jest bezpieczeństwo i anonimowość w sieci. Dodatkowo możecie korzystać z wyjątkowej przeglądarki, która nie będzie śledziła waszej aktywności w sieci oraz nie będzie wyświetlała wam reklam, co w przypadku wielu stron internetowych znacznie ułatwi z nich korzystanie. Jeśli jednak okaże się, że Surfshark nie spełnił waszych oczekiwań, macie 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, a z moim kodem Tromba dostaniecie 3 miesiące za darmo w prezencie oraz aż 85% zniżki na całą ofertę. Wszystkie szczegółowe informacje czekają na was pod linkiem w opisie. Pocket 9 to jest bardzo fajna łapa, te lubię w ogóle takie pokety, dają fajne możliwości. No i tutaj oczywiście rejzujemy, no bo czemu by nie. Tutaj oczywiście zrejzowałem z parą dziewiątek, 1 na 1 tutaj zostałem, zabetowałem 6500, no i to jest czekałem na riverze. Nic mi się tam nie skleiło, mam parę dziewiątek na łapie. Teraz proszę państwa, As-7 suited. No i tutaj już byłem na szansaku, z tego co pamiętam, mając A7 suited, uznałem, że po prostu biję. Pierwszy turniej mój w życiu, trochę w ogóle byłem postresowany. To są emocje, ja jestem trochę pierdolnięty. Nie jest to takie proste, jak się może wydawać. No i tam niestety przegrałem. Więc kochani, tak jak widzieliście, wpierdoliłem. Jeden, dwie pary niestety, kolega miał Broadwaya po flopie. Betowaliśmy się, no i mnie pokrył. Trochę nie miałem wyboru. No, mógł zawsze spaść full, no ale na to szansa, wiadomo. Była marna. Jeszcze jedna wkupka. Nie wiem, ile ich w sumie będę dzisiaj robił, zobaczymy. Zależy, jak później będą stacki wyglądały, dopóki ten average stack będzie w miarę spoko, no to jeszcze będę grał, bo jest 40 tysięcy na początku. No a jak będzie gorzej, jak już będzie później dużo więcej za jakieś 2-3 godziny, no to raczej już nie będę się wkupywał na ten turniej, bo to jest trudne. Tutaj, proszę państwa, zaczynamy. Mamy As-8 elegancko i zgarnęliśmy tą pulę. A ja tak naprawdę nawet nie wiem, co tu się wydarzyło. Tutaj, proszę państwa, zrealizowaliśmy z A5 offsuit. Betujemy, nie odpuszczamy. No i proszę, wywaliliśmy gracza z gry. Dużym betem 15 tysięcy, także elegancko. Tutaj akurat fajnie oddało. Dama 6. W ogóle nie powinienem z tym wchodzić. W sensie, no to jest ręka, która naprawdę... Może jakbyś miał jakąś fajną pozycję, to byłoby ok. A ja tak naprawdę wtedy to... Nawet nie patrzyłem, jaką miałem pozycję, tylko po prostu sobie myślę, a zagram, nie? No i tutaj kolega mnie jakby wciągnął w swoją pułapkę, strapował mnie. No i tam kolega niestety miał streeta, ten po lewej brązowej koszulce. Swoją drogą, jak akurat siedziałem przy tym stole, to mega mu, że tak się wyrażę, srało. I miał chyba na 6-7 rąk 3 streety, jeden kolor, więc no. Taki też jest poker. Tutaj mamy aku. Ogólnie nienawidzę tej ręki, w sensie przegrała mi bardzo dużo rzeczy. No i tutaj na szczęście aku moje wygrało tego pota. Dwie wkupki, raz bardzo niefartownie, a drugi raz blefowałem gościa, który niestety miał to, co na tutaj ja blefowałem i blef się nie udał niestety, no. Miejmy nadzieję, że teraz pójdzie nam troszkę lepiej.
Mamy King, Queen, suited. Kolega przed raise all in. Ja zrzuciłem akurat takie King, Jack, King, Queen. Jak dużo ludzi wchodzi all in przed tobą, czujesz, że jesteś trochę z tyłu. To jest ręka, która może cię zgubić, bo wydaje ci się, że masz wysokie karty, a później się okazuje, że ktoś z jakimś A9 z tobą wygrywa, bo ma tego asa i to twoje King, Queen jest nic nie warte. No i proszę państwa, Pocket 7. Pamiętam, że akurat trochę na tym turnieju mi poddawało. Udało się. Moje szczęśliwe siódemki. Jestem numerologiczną siódemką, więc lubię. Jak dostaję Pocket 7, to się uśmiecham w głębi duszy i chcę zagrać. No i oczywiście zaczynamy od rejsowania, no bo mamy Pocketa fajnego. I z tego co pamiętam, to tam mi spadła siódemeczka na flopie, więc miałem 3 siódemki, co oznacza, że no jestem w grze. No i tutaj próbowałem trapować, robić pułapkę na mojego przeciwnika, żeby zgarnąć jak najwięcej żetonów, żeby on nie myślał, że masz tak mocno. No i wygrałem. Niedużo, ale wygrałem. No i kolejny raz 7. Pamiętam, że miałem je 2 razy z rzędu i tam przy stole się śmialiśmy z tego, mówię, po tych 2 siódemkach, które też wygrałem, mówię, kurde, ale jaja. I zabawna sytuacja jest taka, że tutaj też spadła mi 7, co oznacza, że też miałem seta, a także 2 gry z rzędu miałem 7 i 2 gry z rzędu spadł mi set. I tam właśnie kolega nie wierzył mi chyba, że mam tak mocno, 2 damy spadły i miałem fulla. Tutaj trochę zgarnąłem żetonów, gdzieś tam już w głębi duszy się uśmiechałem, już byłem po jakichś rebajach, myślę sobie fajnie, dobra, w końcu zaczynę oddawać, 2 razy Pocket 7 z rzędu, elegancko, możemy lecieć z tematem. Tutaj mamy damy, super łapa, no i z damami wchodzimy olina. No i niestety przegraliśmy tego olina, szkoda, damy nie oddały. No niestety kochani, porażka 3 w kubki, ale w miarę szybko, więc chyba sobie wejdę jeszcze. Pierwszy raz jestem na turnieju, więc w sumie why not. Chodzi o to, żeby się nauczyć. Troszkę niestety się pieniążków straci, ale nie, bo tutaj przyjechałem, żeby też siedzieć. Przewietrzę się na chwilę i później wracam do gierki. Dobra kochani, po 4 rebajach kończę z tym turniejem do main eventu, dlatego że po prostu już się nie opłaca grać dalej. Unlucky, też oczywiście wiadomo, że brak mojego skilla, ale jest to pierwszy turniej, jest to jakby mój debiut. Bardzo lubię pograć w karty, więc fajnie jest się pouczyć i pograć. Wiadomo, że kosztem pieniędzy, ale jakby też po to robię, żeby sobie przyjść, pograć, no i tyle. No, także kochani, zaczynamy o 17, za 3 minuty dokładnie, evencik, który jest też do tego main eventu, w sensie turniej. To są takie mini turnieje po to, żeby dostać do main eventu, no jak się dostanie, to od razu masz już gwarantowany hajs, więc dlatego no, opłaca się jakby dalej grać. No niestety, po 2 godzinach gry odpadłem, miałem już bardzo mało w zetonach, no i ta ostatnia gierka, 10, mówię, dobra, wchodzę teraz olina. To jest mój moment, gość mi sprawdził z 4, no i niestety 4 się utrzymały i zjeba. Ale to jest nowy turniej, tylko 1 wkupka za mną, więc pora, żeby wejść jeszcze raz. No ale teraz będzie przerwa, więc już nie wchodzę, bo nie ma co. No takie życie jest niestety, moi kochani. Dzisiaj 720 euro w pizd. Jutro będzie. Krzychu! No Krzychu! Nie ma co gadać, bo chuj dobrze dzisiaj. No chyba nie u mnie, kurwa. U Krzycha było dobrze, no ale Krzychu, jedna wkupka i no te 7,5 godziny grania, nie? Pierwszy dzień zakończony, idziemy jeszcze na Kesha, już bez kamery. Myślę, że ogólnie realna szansa jest na Keszu bardzo, żeby się odbić, w moim przypadku. Ja jakby w swoim życiu grałem tylko i wyłącznie Kesha. Jebamy Kesha, freeway all in i niestety byłem ja, Krzychu i jeszcze jakiś ziomek. Ja miałem 2 pary, byłem do przodu cały czas, do momentu sparowania się boarda, kolega miał jubki na łapie, no i wygrał niestety overparą. Live is brutal. Miał być kolor, no. I mam dość pokera. Mam dość pokera. Cały dzień od 12 gram z pokera. Jest 24.40, skończyliśmy 30. 12 godzin. Dajcie znać, czy podoba wam się content pokerowy. Będę chciał to jakoś usprawnić, jeżeli się jeszcze uda gdzieś pojechać. Może, żeby to trochę lepiej zrobić. W sumie nie wiem, czy wszystkie ręce też przedyskutowałem, pokazałem i w ogóle. Oglądam kilku youtuberów pokerowych, więc gdzieś tam widzę, jak oni to nagrywają. Dzień zaliczam do nieudanych. Ale tak to wygląda, kochani, to jest poker po prostu, to jest poker. Jutro mógłbym przyjść na taki... Dwa razy tyle, albo... Albo wygrać 3 razy tyle. Ile dzisiaj przegrałem. Dzisiaj zabrakło umiejętności i zabrakło szczęścia. 2 rzeczy... Niezbędne do tego, żeby wygrać, tak? Pierwszy turniej mój taki, nie? Pierwszy turniej, trochę przegrałem pieniędzy. Fajnie było, jakby głowa odpoczęła, nie jutro szła z myślą, dobra, kurwa, muszę odrobić. No nic, życie jest brutalne, kochani. Ja możliwe, że jutro wracam do domu, ale kochani, dla was, dla widza. Przemyślałem sobie tak, wyłączyłem kamerę i przemyślałem. I myślę sobie, co sobie pomyślałem? A pójdę i wrzucę 1000 zł na ruletę, na ruchy. Dla widza. 1000 euro. 1000 euro! Albo będę tak naprawdę na zero z dzisiejszym tak, dniem. Tak. Albo. Tak, i to kur. Pier. Tak, to jest albo gwóźdź do trumny, i że wiesz, to jest taki finisher, kur.
Że na pewno wracasz. Leżysz, szczytkuj buta, dostajesz, stary, na pewno wracasz do domu. Albo odbijasz się i jesteś po 12 godzinach grania na zero. Tak, niech los tak. decyduje. Czy niech los decyduje. Niech los decyduje. Tak, niech los decyduje. Dzisiejszy dzień był dobrą lekcją i skończy się dobrze, mimo tego, że było pechowo. Czy dostanę przekopę, jak już leżę na ziemi, kurwa, nie? Że próbuję wstać, ale jeszcze dostaję buta, kurwa, kolejnego. Dostajesz przekopę? Dostajesz przekopę, czy coś ci przekopali, zawinęli już? Ale jak już wstajesz, ktoś podjeżdża, no mówi, a, tylko przekupię mi jeszcze raz i koniec. Idziemy to sprawdzić. Dobra, kochani, jesteśmy w kasynie i właśnie ja dostępnie wbiję 1170 euro. Będę rzucał na ruletkę, ja pierdolę. Dobrze będzie. Dawaj. Wyszło czerwone, a jadłem na czarne. Tak jest życie. Kończymy ten film i wracamy do domu. Boli, dzisiejszy dzień boli. Boli, bardzo boli, ale takie dni są po to, żeby mieć nauczkę. Czarny albo czerwony, padło na czarny, padło czerwony. Tutaj już po prostu szczęście nie było po mojej stronie. Na razie.